Proszę Państwa, chemia jest tuż obok. Byliśmy pierwsi na kampusie Ochota. Zaczęliśmy, na nas nastąpiła krystalizacja kampusu Ochota. Wokół nas jest to zjawisko, które także na naszym wydziale jest sprawdzane. Nasz budynek, proszę Państwa, jak to przystało na budynek chemii, ma 1,5-metrowe ściany w piwnicach, dlatego że jesteśmy chemikami. Zawsze wydziały chemii były oddalane od centrów, od centralnych kampusów. Teraz ta chemia przyciąga do siebie biologów, fizyków, matematyków, tak jak już mówimy o konkursie piękności. Ale mnie się wydaje, proszę Państwa, że teraz jest dosyć trudno podzielić między nami stricte te granice. I dla nas, tak jak powiedział pan doktor, kampus Ochota jest wielką frajdą jako nauczycieli akademickich, a dla Państwa szansą studiowania różnych przedmiotów na dedykowanych wydziałach. I wydziały tutaj także chemii, bardzo często uśmiechamy się do wydziału matematyki po matematykę, do wydziału fizyki po fizykę, po biochemię, do biologów. Współpracujemy z nimi ściśle. Nasz wydział, proszę Państwa, trochę się pochwalę, od lat jesteśmy wydziałem wiodącym wśród wydziałów chemicznych w Polsce. Od lat dostajemy ten zaszczytny tytuł w prestiżowym rankingu. Do Państwa dyspozycji jest grupa osób zawsze, jeżeli przyjdziecie do nas studiować, będą Was zawsze ciepło wspierać w różnego rodzaju trudnych zadaniach, w walce z systemem USOS i nauczenia się funkcjonowania. I według mnie najważniejszym dniem jest graduacja. Jest to zdjęcie z naszej graduacji, naszej wspaniałej, zabytkowej auli. Świętujemy ten wspaniały dzień. Zajęcia prowadzimy w trzech miejscach, przy ulicy Pastera 1, gdzie jest główny budynek. Mamy także budynek radiochemii pod budynkiem Biolchemu i gmach, który wspólnie prowadzimy z Wydziałem Biologii. Nasze wspólne, to nie jest tylko tematy badawcze, ale także prowadzenie gigantycznego centrum. Proszę Państwa, tam, jeżeli Państwo nie tylko na Wydziale Chemii, ale także Biologii zostaną, mogą Państwo prowadzić swoje badania licencjackie w jednym z najnowocześniejszych centrów naukowych związanych powiedzmy z chemią i z biologią. Jest to dedykowane miejsce do prowadzenia prac dyplomowych w wspaniałych aparatach. Proszę Państwa, my mamy po sesji pierwszej około 767 studentów teraz. Mamy wielu nauczycieli akademickich. Prowadzimy studia na pierwszym, drugim, a także trzecim poziomie. Naszym jakby flagowym kierunkiem jest oczywiście chemia podstawowa, prowadzona na pierwszym i drugim stopniu, ale współpracujemy ściśle z Wydziałem Fizyki. To, co Państwu powiedziałam, ta edukacja jest mocno między nami podzielona, staramy się wspierać, nie do końca rywalizować. Mamy energetykę i chemię jądrową na pierwszym i drugim stopniu, współdzielimy prowadzenie tego kierunku. Od tego roku ruszyły u nas studia inżynierskie, semestralne studia dla tych, którzy chcą być specjalistami i może pójść od razu do pracy, a dopiero później powrócić do nas na drugim stopniu. Są to studia inżynierskie z zaawansowanym kursem menadżerskim, także z dostępem do nowoczesnych metod analitycznych. Na drugim stopniu prowadzimy kierunek, który jest dedykowany dla studentów, którzy wiedzą, czego chcą się uczyć i z kim chcą współpracować. Jest to kierunek, ja to nazywam system mistrz-uczeń. Student może podczas pierwszego etapu studiów jakby zaprzyjaźnić się z dziedziną plus prowadzący i sobie studiować już całkowicie jak chce w porozumieniu z tym swoim tutorem. Tak jak już wspomniałam, także partycypujemy w inżynierii nanostruktur z Wydziałem Fizyki, z Wydziałem Biologii jesteśmy mocno związani w różnego rodzaju kierunkach. Prowadzimy kierunek na drugim stopniu anglojęzyczny z Wydziałem Zarządzania i Biologii dotyczący biznesu, zrozumienia procesów środowiskowych. A także partycypujemy w wielkim projekcie naukowym dotyczącym ochrony środowiska.
Na naszym wydziale, proszę Państwa, prowadzą zajęcia nasi najlepsi wykładowcy. Uważamy, że wspaniała nauka jest bardzo dobrą drogą do perfekcyjnej nauki na etapie nauczania. Mamy młodych profesorów, trochę starszych, którzy czynnie i aktywnie biorą udział w prowadzeniu prac magisterskich. Oczywiście Wydział Chemii to przede wszystkim atrakcje chemiczne. My jesteśmy, proszę Państwa, kierunkiem eksperymentalnym. U nas wszystkie prace muszą być eksperymentalne. Licencjat musi także zawierać w sobie część eksperymentalną i wstęp literaturowy, który można już zacząć od początku trzeciego roku pierwszego stopnia. Zawsze nasi studenci, jeżeli nie mogą prowadzić wybuchów na zajęciach, bo z przyczyn BHP tego nie można robić, mogą się wyżywać w wszelkiego rodzaju atrakcjach w postaci otwartych dni kampusu, na który serdecznie zapraszam. Na pewno będą wybuchy i różne atrakcje. Jest grupa, mamy kilka kół naukowych, gdzie młodzi ludzie mogą jakby dopalać swoją potrzebę aktywnego brania udziału w eksperymentatorskich zajęciach, gdzie troszeczkę może na zajęciach laboratoryjnych są. Oferujemy, proszę Państwu, praktycznie wszystkie kierunki chemii, jakie sobie można wymarzyć. W przypadku ochrony środowiska czerpiemy jak najwięcej z Wydziału Biologii. Na naszym wydziale, proszę Państwa, prowadzi się bardzo nowoczesne badania związane z modelowaniem leków. Zanim, proszę Państwa, zacznie się prowadzić badania na zwierzętach, najpierw się je modeluje, żeby ograniczyć czas i różnego rodzaju koszty z tym związane. Od lat mamy różnych profesorów, jest to, podaję przykład pana profesora, który na emeryturze zmienił tematykę i zaczął swoje nowe badania z nową grupą studentów. Także ja prowadzę badania, czerpiąc wiele z Wydziału Biologii, ja zajmuję się osobiście ochroną środowiska, a właściwie chemią analityczną w ochronie środowiska. Mamy silną grupę współpracującą z Muzeum Narodowym, z Narodową Biblioteką, dlatego że chemicy wspierają różne rodzaje dyscyplin w poznaniu procesów, które są niezbędne do ochrony tak cennych manuskryptów. Także pomagamy rozwiązywać tajemnice związane z historią. Współpracujemy z archeologami i z paleontologami. Także mamy grupę silną związaną z oznaczaniem dodatków GMO do żywności. No i uważamy, że możemy Państwu zaproponować wspaniałe podstawy do rozwijania swoich, nie wiem jak to ująć, zamiłowania do chemii, bo chemię, proszę Państwa, trzeba pokochać. Ja kocham od lat. Proszę mnie znaleźć na tym lewym zdjęciu. Związałam się z chemią już dawno, dawno temu i tak już tutaj zostałam. Ta pani w czerwonym żakiecie któregoś dnia postanowiła tu zostać i teraz jest w żółtym żakiecie w innej roli. Czekam na Państwa w październiku.